Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem i dzisiaj zapraszam Was na kolejną wyprawę ze sławikiem. W sumie miała to być wyprawa fiderowa, ale dostałem cynk od kolegi, że bardzo fajnie biorą płocie w zupełnie innym miejscu, no i stwierdziłem, że przyjadę tutaj. Na Wiśle byłem jakieś 2 godziny, kompletnie nic się nie działo, złowiłem 1 płoteczkę, 2 uklejki, no i przyjechałem tutaj. Na samym początku coś się działo, udało się złowić parę płotek, parę krąpi i cisza. Przez 2 godziny nic kompletnie się nie działo. Jest! O, coś większego troszeczkę. Nie, chyba ładna płoć. Tak, ładna płotka. O. Spoko, już smaczcie. Ale ładne branie. Jest! I krasnofióreczka. Piękne kolory. Jest! Na 2 kukurydze. A, krąpik. Ale przyjemny krąpik. Jest! Chyba płotka. Nie, zdręga. Odkus. A pomimo tego, że zanęty mam całkiem dużo, no to dzisiaj tutaj na tym łowisku w ogóle jej nie używam. Podstawową przynętą i zanętą jest tutaj kukurydza. 1 puszka kukurydzy wystarcza na jakieś 5 godzin łowienia. No coś pięknego. Żaden czerwony robak, ochotka, pinka, nic z tych rzeczy. Jeżeli to założymy, to od razu łowimy albo taką uklejkę, albo krąpika. Także kompletnie nie da się łowić, a kukurydza jest tutaj tą selektywną przynętą. Jak sami widzicie, udało już się parę ryb złowić, zobaczymy co będzie dalej. Jest. Jest płocilla. Ładna, taka 22. Pora domęcić. Jest ryba. O, ładna płoć. Z przegruntowanego zestawu. 1, 2, 3. Jest. Raz, dwa, trzy. Jest. O, większa. O, jest płotka w końcu. Ładna, nakrapiana. 1, 2, 3. Jest! O, większa trochę. O, ładna płotka. Ładna. O jasne, kurde. To coś ładnego. Ładna płoć. Wielka płoć. Wow! Stary, zobacz to. Patrzcie. Ty bierze ci teraz. Jest! Dublecik będzie. Jest ładna. Ładny rybosom. O! Szalona! Kleń. O, wypływa. Trochę większy, ale i tak niewymiarowy. Ale coś powalczył. Patrz jak zapięty. Zobaczcie. Taki klenik. Jest. Ładne branie było. I ryba też ładna. Ładna wzdręga. A ty też masz. Co tam masz? Ja też mam. A ty masz płotkę. A ja w ogóle wiesz, poczułem rybę. Ładne ryby. Poczułem rybę na wędce i myślałem, że po prostu ty mnie zaczepiłeś podczas holu. A tu bardzo ładna płotka. Jest. Ładną. O, ładna. Naprawdę ładna. Nie wiem jeszcze. No, o, ale piękna płeć. No, lepiej, żeby mi nie spadła. O, ale spasiona płoć. Płoć. No, ta ma z pół kilo. O, stary. Jest. Ładna. Ładna ryba. O. Ładna płoć. O. Ale krowa, no. No dobrze, pora kończyć dzisiejsze łowienie. Zobaczymy, co się udało złowić. O, coś tam jest. Nie no, nie ma tragedii, no. Wiele ryb nie ma. Jakieś no, ze 20, 30. Zobaczmy, co tutaj się udało złowić. Ale trochę jest płotek fajnych. I to naprawdę fajnych, patrz. Taka. Tu kolejna ładna. Znaczy ładna, brzydka jest. Przeszła swoje. I jeszcze tutaj jedna była taka naprawdę konkret. No już fajne ryby, naprawdę fajne. Zobaczmy jeszcze, ile ta największa ma. O, szybka miara. 29. No to już spoko. Prawie 30. No 3200 minus podbierak, pewno ze 200, 250, około 3 kg ryb. Także wynik bardzo fajny jak na tę porę roku. Cieszy mnie to, że... Zobaczcie, nie ma małych ryb, nie ma tych maluszków. Naprawdę fajne, grube płocie. No ale to wszystko dlatego, że na kukurydzę. Niezbyt ładnie to zrobiłem, ale wszystkie szybko odpłynęły. To zobaczmy jeszcze na szybko, co Schab złowił. Od razu mówię, siedział 2 godziny dłużej. No jeszcze niech no się wykąpie tu na koniec. O, ty to natrzaskałeś tego tutaj już w ogóle. Nie, jakoś dużo więcej to tego nie ma. Ty jakiś krąpi nałapałeś. Dobra, ciach. 0. No. Złapię to dzisiaj czy nie? 3400 minus ta siatka, czyli jakieś 3200. No, ale 2 godziny dłużej. Nie no, wynik bardzo podobny. Naprawdę spoko. Schab jeszcze zostaje na nocniaka tak zwanego. Liczy na to, że złowi karpia albo lina. No w tych warunkach myślę, że będzie ciężko, ale może się uda jakiegoś tam capnąć. No dobrze, to jeszcze szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Dzień jak najbardziej udany. Łowienie zupełnie inne niż ostatnio. Dzisiaj królowała kukurydza. I tylko kukurydza jako przynęta i zanęta. Zanęty w ogóle jakiejkolwiek nie opłacało się używać. Po prostu drobnica wchodziła. Tak samo jeżeli chodzi o robaki. Na robaki w ogóle nie było warto łowić. Tylko kukurydza, ale brania delikatne. Często było to, jak liczyłem, raz, później raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Po 3 sekundach trzeba było cięcie, jak spławik zniknął, bo jeżeli wcześniej to nie było w ogóle ryby. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście oraz kliknijcie w dzwoneczek tutaj na dole, aby być na bieżąco z nowymi produkcjami. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć! Zobaczcie, co tu się dzieje. Już się zwijałem, Schab odszedł na chwilę za potrzebą, krzyczał, żebym złapał za jego wędkę. Patrzcie, co tu się dzieje. Wow. I to nie jest płotka chyba, a jeżeli płotka... Lin! To jest lin! To jest lin! To jest lin! Karp? To jest karp! Karp? Myślałem, że lin... Zobaczcie, karpik na koniec. Mój! Dam twój, człowieku. Mój. Ja to sobie wypracowałem. Zobaczcie, jakiego piękniaka na koniec złowiłem. Złowiłeś. Piękny z chabu, co? Weź mnie, nawet nie denerwuj. To jest to, o czym mówię. Karpik na koniec. Schab go miał złowić, no ale bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Żebyście widzieli teraz twarz Bigfoota, jaka to jest po prostu nie to, że współczucie, tylko takie... No, jestem dumny z siebie. Pierwszy karp w tym roku. Dzięki, schabu. Dzięki.